W Suwałkach coraz więcej dzieci w wieku do 3 lat uczęszcza do żłobków. Zapotrzebowanie znacznie przerasta liczbę wolnych miejsc w placówkach sprawujących taką opiekę. Zobaczmy, co nam oferują. W naszym mieście mamy 6 żłobków, w tym 2 publiczne. Łącznie oferują one ponad 300 miejsc. Największe obłożenie jest w placówkach podlegających miastu. Tutaj na co dzień przebywa 205 maluchów. W działającym od niedawna żłobku przy ulicy Kamedulskiej kolejka oczekujących wydłuża się z dnia na dzień i obejmuje już 2-letni okres oczekiwania. Na dzisiaj jest tutaj 96 podopiecznych. O tym, jak wygląda opieka nad maluchami, mówi dyrektorka placówki. Opiekę bezpośrednio nad dziećmi sprawują wykwalifikowane opiekunki. Zatrudniamy też pielęgniarki. Żłobek niewiele różni się od przedszkola, w zasadzie tylko wiekiem podopiecznych. Dzieci są tu jednak podzielone na mniejsze grupy. By zobaczyć, jak wygląda dzień malucha, wystarczy wejść na stronę internetową placówki. Są 4 posiłki w ciągu dnia oferowane dzieciom. Jest czas przeznaczony na zabawę, na sen, odpoczynek, na zajęcia proponowane przez opiekunki, ale też na swobodną zabawę dzieci. Maluchy w żłobku przechodzą trening czystości, czyli nocnikowania. Uczą się też czyszczenia ząbków, mycia rąk. Mają mnóstwo możliwości rozwoju swoich talentów i zainteresowań. Różnorodnie rozwijamy na wszelkich poziomach, tak, i są zajęcia dzieciom proponowane i muzyczne, i plastyczne, ruchowe. Mamy rytmikę, zajęcia rytmiczne. Bawimy się w teatrzyki, pacynkami bawimy się, przybieramy. Co jedzą dzieci w żłobku? Same zdrowe rzeczy proponujemy dzieciom. Oczywiście maluszki mają dostosowany pokarm do swojego wieku, więc jeśli dziecko potrzebuje zmiksowany pokarm, to po prostu miksujemy. A pozostałe uczą się jeść i jedzą same bądź są karmione przez opiekunki. Każda deklarowana przez rodzica godzina pobytu dziecka w żłobku kosztuje 1,04 zł. Do tego dzienna stawka żywieniowa w wysokości 6 zł.